przede wszystkim mecz się mógł podobać kibicom, bo było dużo emocji, walka po jednej i po drugiej stronie. Każdy miał swoje szanse w tym spotkaniu i tym bardziej doceniamy to, że zwyciężyliśmy tutaj na tym trudnym terenie z Treflem, bo to jest dobra drużyna i bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Dzisiaj stworzyliśmy wspaniałe widowisko dla kibica, było to bardzo emocjonujący mecz. Z jednej strony bardzo się cieszę z wygranej, bo to jest ten jeden krok, który zrobiliśmy do zwycięstwa. Z drugiej strony też może i dobrze się stało, że wygraliśmy dopiero w tiebreaku, ponieważ Gdańsk ma w nogach wiele spotkań też na bardzo wysokim poziomie i też wymagających od nich bardzo dużo energii, więc może i to dobry prognostyk na następne spotkanie dla nas. Ciężkie zwycięstwo, ciężki mecz, takie wywalczone, wymęczone, nie graliśmy dobrze, to było widać, że gdzieś ta przerwa od spotkań po prostu gdzieś... To było widać w naszym graniu. Gdańsk rozegrał trzy bardzo trudne i ważne mecze. Wyszli z tym zwycięsko, więc na pewno im się grało troszeczkę luźniej i to było widać. Ale mimo to potrafiliśmy odwrócić to spotkanie i wygrać. Ten tiebreak znowu horror, punkt za punkt. To bardzo cieszy i to jest, myślę, że to jest bardzo budujące przed tym kolejnym spotkaniem, mam nadzieję, tylko jednym w Bełchatowie. Dziękuję. Myślę, że można by w kilku elementach zagrać lepiej. Jesteśmy lekko rozczarowani. Na pewno zostawiliśmy dużo zdrowia po raz kolejny na boisku. Nie udało się. Miejmy nadzieję, że uda nam się zregenerować i zaprezentować lepszą siatkówkę w Bełchatowie. Ten mecz już jest historią. Musimy się skupić już na kolejnym spotkaniu. W chwili obecnej troszeczkę odpocząć. Tak. Powiedziałeś, kosztowało nas to dużo siły i musimy się zregenerować, ale już jesteśmy myślami przy kolejnym spotkaniu. Ćwierćfinały pokazały, że nawet z trudnych sytuacji możemy wyjść. Wiemy, że zespół Bełchatowa w swojej hali będzie zapewne grał dużo lepiej, dlatego też nasz poziom musi być lepszy. Nie jedziemy tam jak na ścięcie, broń Boże, chcemy wygrać sobotni mecz i od tego zacznijmy. W zakończonym spotkaniu każdy z nas wie, że to jest dopiero jeden malutki kroczek na naszej drodze, a żeby być dalej i spełnić gdzieś tam swoje takie marzenie sezonowe, to na pewno musimy wykonać drugi, a to będzie bardzo ciężkie, bo oni dobrze grają i musimy już się skupić i wykorzystać to, że akurat wygraliśmy w tym spotkaniu, aczkolwiek no, w głowach zawodników nic to naprawdę nie znaczy, bo każdy ma szansę na zwycięstwo, a my będziemy się przygotowywać, żeby gdzieś w tym dwumeczu, który będzie w Bełchatowie, mam nadzieję, nie, ale w ten sposób podchodzimy, że to jest groźna drużyna i kolejne spotkanie jest dla nas najważniejsze. Jeżeli już to bardziej pozytywne emocje towarzyszą na boisku niż jakieś negatywne, ale ja tak mocno do tego wagi nie przywiązuję.